Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z zapytaniem, czy były zgłaszane i czy są prowadzone kontrole w obszarze generalnie rolnictwa, tak? Ponieważ choroba nowa jest to i tak na gałąź rolnictwa. Proszę Państwa, ja tego wszystkiego nie będę czytał, natomiast informacja, która jest tu zawarta, mnie zszokowała. Kiedy ta rozmowa najpierw odbywała się telefonicznie, prosiłem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prosiłem, żeby powtórzył tę wypowiedź. Otóż, proszę Państwa, na przestrzeni 2009 oraz 2010 przeprowadzono w wyniku interwencji, czyli krótko, Gruszyński mieszka na wsi, coś mu się nie podoba i zgłasza nieprawidłowości, tak? Czyli w wyniku interwencji około ponad 900 kontroli w obszarze rolnictwa. Proszę Państwa, czy ktoś sobie zdaje sprawę, jeśli chodzi o dział hodowla norę, ile wykazano nieprawidłowości? Z tych gdzie ponad 903. Tak? To proszę Państwa macie w tych dokumentach. Proszę Państwa, jak ja powiedziałem, nie będę oceniał tego materiału, natomiast powiem, co się dalej z tym stanie. Otóż ten materiał przekażę nowo wybranemu przewodniczącemu Klubu Platformy Obywatelskiej, taka jest moja rola, i przekażę to przyszłemu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa. I na tym moja rola całkowicie się tej materii kończy. Ten temat już nie będzie dotyczył. Ja nie będę tego oceniał, natomiast chcę wyciągnąć wnioski, tak? Przedstawię pewne wnioski, ponieważ one mogą być bardzo kłopotliwe dla rolników. Otóż nie jest tajemnicą, że rolnictwo jest dziedziną bardzo wrażliwą na uchybienia, tak? To nie jest tajemnicą, no tak to po prostu jest. Ja większą część moich wakacji z mojego dzieciństwa spędzałem na wsi i pamiętam wiele rzeczy, które mogły budzić zaniepokojenie, choćby pracujące dzieci, tak? No, proszę Państwa, przecież to wiemy, że to się tak odbywa. Proszę Państwa, jeśli na podstawie tego, co powiedział Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który twierdzi, że hodowla zwierząt futerkowych nie jest wrażliwa na niedociągnięcia, łamanie prawa, natomiast mamy już wiedzę, jakie są wyniki pokontrolne NIK-u. One są niedobre dla branży hodowli zwierząt futerkowych. Wniosek nasuwa się jeden. To może oznaczać, że rolnicy mogą się spodziewać zmasowanych kontroli w wyniku tego, co się wydarzyło na Komisji Rolnictwa we wrześniu. Taki może być finał całej tej sprawy, tak? Ponieważ jeszcze raz podkreślam, hodowcy zwierząt futerkowych to są ludzie, wielu z nich, wielu, którzy hodowali trzodę chlewną, hodowali bydło, uprawiali rośliny. I dostrzegając, że te gałęzie nie są rentowne, szukają alternatyw. Tak jak niektórzy próbują realizować się w agroturystyce i doszli do wniosku, że być może zwierzęta futerkowe. Otóż na terenie Wielkopolski mamy 160 kilka ferm o różnej wielkości, ale gro to są ci rolnicy, którzy dostrzegli w ostatnich latach szansę dla siebie. Proszę Państwa, czyli jeszcze raz podkreślam, wniosek nasuwa mi się jeden, że konkluzja może być taka, że należy kontrolować wszystkie gałęzie rolnictwa, ponieważ być może w innych gałęziach mamy do czynienia z tym samym problemem.